Dominik Woźniak, MMA.pl, jesteśmy na FEN14, a ze mną Kamil Selwa po pokonaniu Piotra Olszynki. Jak to jest walczyć przy pustych trybunach? Pierwsza taka sytuacja w twoim życiu? Witam wszystkich. No tak, jakoś tak dziwnie troszkę nie było dopingu za bardzo, ale to najważniejsze było, żeby dobrze się pokazać w organizacji FEN i żeby to po prostu wygrać, także dążyłem do zwycięstwa po prostu. If Sambo was easy, it would be called jiu-jitsu. No to nasza, wydrukowaliśmy to, ogólnie wywodzę się z sambo, także takie koszulki sobie zrobiliśmy w klubie. A możesz coś więcej powiedzieć, bo w sumie chyba sambo takie dość mało popularne w Polsce, prawda? Są jakieś zawody gdzieś, jak to wygląda? Jestem mistrzem Europy ogólnie w sambo combat, byłem na zawodach na Słowacji. I ogólnie trener nasz wywodzi się z sambo i zaczynaliśmy tak jakby niby MMA, ale bardziej od sambo zaczynałem. Rozumiem, że Fedor Emelianenko, tak, jakiś autorytet i to się tak zaczęło, czy? Tak, też na pewno. Byliśmy nawet w Rosji, walczyłem na gali, gdzie on to organizował, także fajnie było też pojechać, pokazać się. Co mogę więcej powiedzieć? Świetnie. Walka z Piotrem Olszynką, no zdeklasowałeś swojego rywala, pełna wygrana przez decyzję. Powiedz, taki miał być plan, właśnie walka na pełnym dystansie, czy miałeś to skończyć szybciej? Jak to wyglądało, jak tutaj z trenerem uzgadnialiście? Czy z trenerem zakładaliśmy, żeby to po prostu wygrać, żeby kontrolować całą walkę. Ja zakładałem, że wygram to wcześniej. Po prostu, ale jak walczyłem, widziałem, że siłowo jestem, cały czas go kontroluję technicznie, także nie chciałem jakieś tam wchodzić w jakieś poddania, tylko chciałem po prostu wygrać tą walkę, dlatego spokojnie kontrolowałem walkę, obijałem i dążyłem do celu. Właśnie a propos siły, ty wydajesz się być dość taki mocny na 6-1, prawda? Nie czujesz, że górujesz tymi warunkami fizycznymi nad swoimi przeciwnikami? No nie wiem, to już tak w sumie nie mi oceniać. Może i jestem trochę silniejszy, no nie wiem, w sumie, może technicznie bardziej też lepiej pracuję, no nie wiem, nie będę się tutaj chwalił czy coś, bo walczę po prostu jak walczę, chcę wygrywać po prostu i tyle. Były takie momenty też, że Piotr tam w niektórych momentach ci zagrażał, tam próbował jakieś dźwignie, różne rzeczy, czułeś się tam w którymś momencie jakiś zagrożony, czy czułeś, że tam jakiś, tam raz chyba cię też uszczelił tak dość mocno, prawda? Jedynie to, co mnie zaskoczył, to tym wysokim kąpnięciem. Gdzieś tam na chwilkę opuściłem tą rękę i weszła ta noga, ale od razu poszedłem po nogi, sprowadziłem na ziemię. Jakieś innych tam dźwigni to nie. Nic mi tam nie robiły. Od gali ACB, gdzie walczyłeś z Damianem Stasiakiem, no wydaje się, że ta kariera twoja nabrała rozpędu, bo same zwycięstwa. Tak, zmieniłem kategorię też wagową na niższą. Trenuję teraz częściej niż wcześniej. Wcześniej mi to przeszkadzało z pracą i też tak nie mogłem się przygotować do tych walk. Zmieniałem trochę swoje tam przygotowania, także jak na razie idzie wszystko w dobrym kierunku. Bardzo dobra wygrana. Myślę, że tutaj organizacja FEN będzie chciała chyba skorzystać z twoich usług. Ty już wiesz coś, że nie wiem, były jakieś rozmowy, że jak teraz dobrze ci pójdzie, będziesz na kolejnych galach mógł wystąpić? Coś tam, nie chcę nic mówić na razie, coś tam wspominali, ale no to jeszcze trzeba to wszystko dogadać. Teraz co dalej? Jakie są plany twoje? Na razie chcę odpocząć, bo miałem walkę po walce, tak jakby teraz chwilę odpocznę, zregeneruję się, nabiorę większego napędu na następne starcie. A wiesz już gdzie i kiedy, z kim mógłbyś się zmierzyć? Na razie nie chcę nic mówić, nie wiem. Tu na przykład Rafał Czechowski siedzi. Co myślisz o takim pojedynku? No tak. Na razie nie chcę nic mówić. Więc... Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić na koniec, podziękować? Tak, chciałem podziękować trenerom swoim, Krzysztofowi Bańkowskiemu, menadżerowi, firmom Kreostyr, Combat Cross z Rzeszowa, Gladiato od Szczęk. Chciałbym podziękować moim kolegom z klubu, z którymi sparowałem, z którymi się przygotowałem do tej walki. Chciałbym pozdrowić rodzinę, wszystkich znajomych z pracy, pozdrowić swoją dziewczynę i co mogę więcej powiedzieć. Chyba wszystko. Dziękuję bardzo.